Tak się składa, że gościem Roberta Mazurka była pani wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Też Nowoczesnej, Nowoczesna. też Nowoczesna. No przepraszamy państwa, ale no tak już My jest, bez że Nowoczesnej my żyć nie bardzo potrafimy. promujemy tę partię. I tam została zapytana właśnie o taki konkret. Akurat chodziło o reformę sądów. I Sądów. zobaczcie państwo, co odpowiedziała. A ile projektów Przeliczeniu ustaw PKB na zgłosiliście w tej obywatela. sprawie, pani marszałek? Proszę mi Ile ustaw? przypomnieć, ile projektów ustaw zgłosiła Nowoczesna w tej sprawie Powiem, w ciągu 2 lat? złożyliśmy wiele Nie, projektów nie, w różnych konkretnie tematach. pani marszałek, ile projektów ustaw złożyła Złożyliśmy w prawie Nowoczesna? pracy. Słucham, słucham? Zmiany. Nie, nie, ale pani marszałek, zostańmy przy tym. Dobrze, wracamy teraz do reformy wymiaru Ile projektów sprawiedliwości. ustaw I już złożyła? mówię. Proszę mi pozwolić odpowiedzieć. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości są zmianami systemowymi. W związku z tym możliwości techniczne, organizacyjne ma w tym względzie partia rządząca. I to zawsze, nie tylko dzisiaj, spoczywa na partii rządzącej. Natomiast, Chce mi pani ale ja powiedzieć tylko w dłuższym dokończę, wywodzie, panie że nie redaktorze. złożyliście żadnego. Ale za tym pytaniem Roberta Mazurka powinno pójść następne. A ile złożyliście państwo od początku kadencji wniosków o przerwę? I myślę, że to by się ładnie O dopełniło. przerwę to ja wiem. O przerwę to było 78 329. No, tu się myli. 78 332 już. Aha, już Tak, 3 doszły. tak, doszły. No, tak. ale świetna była ta konsternacja pani marszałek Dolniak. No, dużo tak składaliśmy, a tak konkretnie, no tak konkretnie to chyba Trochę nic. próbowała pójść nitrasem, tak bym powiedział, Ale Robert nawiązując Mazurek, do. nasz kolega, nie No nie, ukrywajmy, ja z nim pracuję tyle lat, że nie po tak prostu łatwo z nim, prawda? masakra kompletna, że nie miał litości i taki. No jak można takie pytania zadawać pani marszałek Dolniak, która przecież jest w partii składającej złe sprawozdanie finansowe, pozbawionej pieniędzy i co? I oni mają teraz te resztki, które im zostały, wydawać na projekty ustaw? No bez serca, Robercie, A bez ja się serca. jeszcze zastanowiłem nad taką rzeczą. A jakby wyglądały takie audycje, rozmowy takie z politykami, nie mówię tylko o rozmowie Roberta Mazurka, ale w ogóle, gdyby politycy, no na przykład tak jak w filmie Kłamca, nie wiem czy pamiętasz, był taki film Kłamca, taka komedia i tam głównemu bohaterowi się tak przytrafiło, że przez jeden dzień nie mógł w Tak. ogóle kłamać, musiał mówić prawdę. I gdyby odjęło im ten dar owijania w bawełnę. I na przykład przyszłaby pani Barbara Dolniak do Roberta Mazurka, Robert Mazurek by zapytał, a ile złożyliście projektów reform w sądownictwie? I pani Barbara Dolniak by po prostu powiedziała, żadnych. Znaczy, Koniec. I z czego by reszta prawda? rozmowy się składała? Ja kiedyś wpadłem na taki, no, powiedziano mi, że głupi pomysł. Sporo lat temu poszedłem do ówczesnego prezesa telewizji i powiedziałem mu, żebym zrobić taki program, w którym na żywo w studiu politycy będą podłączeni do Wariografu. wariografu. No, to rzeczywiście, to No, nie był mądry pomysł. człowieku, kto ci przyjdzie do tego programu? No, człowieku. Tak, też tak myślę. Mamy telefon, halo, słuchamy.